10 faktów o Światowa Dyszka, w związku z tym, że dziś 1 stycznia nowy rok to czas na odcinek specjalny. Opowiem Wam trochę o nas i o tym, co się szykuje w tym roku. 10. Na potrzeby kanału Światowa Dyszka zostało utworzonych już blisko 200 filmów, nie wszystkie zostały opublikowane. Niektóre zostały zdjęte, zaś jeszcze inne pojawią się lada moment. 9. Światowa Dyszka to taki kanał Matka. Oprócz niego od niedawna działa Światowa Historia, która myślę rozwija się całkiem nieźle i lada moment do obiegu wejdą nowe kanały. Światowy Futbol poświęcony piłce nożnej, mój vlog, w którym sobie pogadamy co nieco na różne tematy. Real History Channel i Fox News, dwa anglojęzyczne kanały oraz coś poświęcone popkulturze. Obserwujcie kanał, będę Was informował na bieżąco. 8. Ktoś kiedyś zapytał, jak się wyrabiam z tymi filmikami. Nie wyrabiam. Na całą serię pracuje grupa osób, każdy ma swoje zadania i swoje specjalności. Wiedzę na określony temat i myślę, że kiedyś się dowiecie nieco więcej na ten temat. Siedem. Kilka dni temu oglądalność na dyszce przekroczyła 2,5 miliona wyświetleń. Dla porównania, Światowa Historia to blisko 700 tysięcy wyświetleń. I tak sporo. 6. Tworząc ten film, zbliżam się do 15 tysięcy widzów. Hmm, to cały stadion Krakowi. 5. Na Światowej Dyszce, kanale, na którym jest ogrom wiadomości historycznych, politycznych, ciekawostek militarnych, rozważań i rankingów dotyczących filmu i muzyki. Najlepiej oglądający się film to 10 najbardziej nielubianych celebrytów. Aktualnie blisko 350 tysięcy wyświetleń. No brawo! 4. Jeśli chodzi o rok 2017, na kanał trafiło kilka ciekawych rankingów, w których bardzo dokładnie przejrzałem to, co było i to, co jest, i wyróżniłem kilka istotnych tworów, oraz oczywiście antywyróżniłem. Oto nasza tegoroczna czwórka. Trzy, dwa filmy zostały tak przeatakowane, że musiałem je po prostu zdjąć, bo fala nienawiści była straszna. Jeden dotyczył głupich poglądów politycznych i był zwyczajnie ironicznym żartem z mojej strony, zaś w samym materiale śmiałem się ze skrajności, lecz akceptowałem wszystko. Drugi film trafił na światową historię i pokazał historię Żydów. W jakich państwach za co ich nie lubiano w przeszłości? I ludzie stwierdzili, że Żydzi mi zapłacili za tę propagandę. Nie wiem, co tam miało być propagandowego, po prostu przedstawiłem fragment historii, ale okej. Okay. 2,34% oglądających to ludzie wieku 18-24 lat, czyli grupa, na której najbardziej mi zależy. Z tego ponad 86% to mężczyźni i 13,5% to kobiety. Być może to wynika z szeroko pojętej tematyki militarnej, która tu się pojawia. Cóż, tutoriali make-upowych przecież nie będę robić. Jeden, oczywiście najwięcej wyświetleń jest z Polski, a na kolejnych miejscach państwa, gdzie Polaków jest najwięcej, nic więc wyjątkowego. Bardziej interesują mnie wyświetlenia z Japonii, Zimbabwe, Mongolii, Kenii, Tanzanii, Gany czy cholera Grenlandii. Ja myślę, że ktoś tu się bawi IP, a jeśli nie, to fajnie, mam widza na Grenlandii. Zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby nie ominąć wartościowych odcinków, które wychodzą codziennie o 15. Co sądzicie o tym odcinku? Dajcie znać w komentarzach. Napiszcie również, co chcecie zobaczyć w następnym filmie. Nie zapomnijcie wysłać link do tego filmu znajomym. Zachęcam Was do obejrzenia moich poprzednich filmów. Zerknijcie również na mój drugi kanał, Światowa Historia. Cześć!